Hej, 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 z tej strony Kuba. Nie zapomnijcie, że możecie słuchać naszego podcastu na Podbean oraz iTunes. Linki znajdziecie w opisie, jak i link do merchu. Kto by nie chciał takiej pięknej koszuleczki? Znam parę osób. Witam, witam. Halo, halo. Albo jak to się mówi w Grecji? Poland? Lewandowski? Very nice. Jak się mówi w Grecji? This is Sparta! Ja pierdzielę. Nie miałem takiego spotkania jeszcze, ale wszystko przede mną. Ja myślę, że to wszystko jest do odkrycia jeszcze. Masz jeszcze trochę czasu. Wejdę w tą jedną uliczkę za daleko. Ta jedna jeden uliczka. Z łysk. Zobaczysz zakręt. Jedną niepokojąco wyglądającą studzienkę. No, otwarta studzienka, ciekawe co sobie robi. Czy jak się nazywał ten? Kogo? Oho, zaczynamy. Was kids cat in Sparta 300? Leonidas jakiegoś króla, ale nie pamiętam jakiego. Chyba króla. Nie wiem, frajera jakiegoś. O, this is Sparta. Leonidas rządzi. This is Sparta, know your meme. Ważne. To jest messenger. To jest perski messenger, czyli to jest perski ten. Goniec. Goniec pasuje chyba. Perski wiadomoścista. Też trzeba było zostać przy goniec. Oni, myślisz, że w Grecji mówią na szambo nurków, tak? Tak, wiesz co, myślę, że w Grecji szambo nurek to jest bardzo, bardzo popularny zawód, bo w Grecji... Nie ma szamba! Nie, jest bardzo... nie wiem, czy wiesz, ale w Grecji nie spłukuje się papieru toaletowego. Wow. Żeby nie zapchać rur. Nie, no bo kryzys taki. Nie używa się po prostu papieru toaletowego. Był kryzys i przestawiliśmy się na tryb dwuużyciowy. Zajebiście, czekaj tutaj sobie. Lodóweczka. Tak, witajcie. Lodóweczka. Witajcie w 150. epizodzie Dwóch Typów Podcast, który jest nadawany. Witajcie. Prosto skąd? Z Rodos. No właśnie. Jak pamiętacie, Kolos z Rodos, w to wszystko chodziło o Bartka Sitka, okazuje się. Przepowiednia to była. Była zapowiedź nadejścia najlepszego podcastera w tej części Europy. Była przepowiednia. Który przynosi pierdy oraz brak węchu, czyli zabójczą kombinację. To jest jak... Nie może się powstrzymać. Nie może się powstrzymać. Ten człowiek to jest tak jakby wymyślił broń chemiczną i maskę gazową w tym samym momencie. Więc nadajemy znowu z Kanady. Dokładnie, mamy znowu kanadyjski podcast. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z jakości i tego wszystkiego. Mam tutaj puszek mały, który nagrywa. Tak zwanego martwego kota, więc pita. Dokładnie, witamy. Jeśli ktoś z Pety tego słucha, no to przepraszamy. Tu jest dużo kotów, naprawdę. Nikt nie będzie tracić. Nikt nie zauważy tego jednego. To nie jest zaburzony ekosystem. Przysięgam. Jest ich tutaj tak dużo. Jest tutaj od cholery kotów. Mówi się na nią wyspa kotów. Kiedyś mówiło się wyspa węży. Jestem ciekaw, co się odpierdoliło. Jak który żeglarz zostawił ten kurwa koszyk z kotami. Ten koszyk, wiesz jaki, ten z kokardką i z tymi słodkimi kotami czekającymi na adopcję. Taki, że nie jesteś pewien, czy ktoś ma tam zwierzę, czy idzie na piknik w tym momencie.
Dokładnie tak. No, w takim czerwonym kocyku. I to się właśnie zmieniło. Coś się stało. No coś się zdecydowanie wydarzyło. Tak. Dziwne są te koty. One tak po prostu leżą. One ani jakoś nie proszą o jedzenie, jak są przy restauracjach. Ani nie uciekają bardzo. Jakoś, jeśli są jakieś... Po prostu leżą. One próbują przeżyć po prostu leżąc. To jest dosłownie najgorszy spawn, jakie mogły mieć. No nie wyjdą prostu... za bardzo. Nie mają jak nie wyjść. Wyjdą. Nie stać na bilet lotniczy. Zbierają, ale nie stać. Jednego wyślą najlepszego, że miał lepszą przyszłość. Pierwszy kot to jest pierwsza prędkość rodejska. Tak, dokładnie. No właśnie, wakacje. No. Słuchaj, spotkałeś już Pierce'a Brosnana, który szuka żony? Jeszcze nie. Nie spotkałem Ferajny. Czy słyszałeś? Strip też nie. Czy słyszałeś minimum jedną piosenkę Abby? Tak. Kurwa. Słyszałem. W restauracji. Czyli to jest to prawda. Są to fakty. Przechodziłem obok budynku, który po prostu spodziewałem się, że zaraz będę musiał do jakiegoś chórku dołączyć. Mhm. Wiesz, do tej sceny tanecznej, bo ktoś zaraz zacznie śpiewać, kiedy wszyscy wokół takie mają, a no dobra, okej. Okay. I odkładają torby, po prostu wchodzą, wiesz, zaczynają choreografię. Mhm. Ale się obyło. Obyło się. Ja byłem na tym musicalu. Mamma Mia. Na musicalu byłeś? W Romie? Nie pamiętam gdzie, ale w Warszawie, więc zakładam, że może być. Byłem na... Mamma Mia! Wystawiali kiedyś. I co, śpiewali po polsku, czy... O Jezu, nie pamiętam. O, jeśli po polsku. Oh no. No, musicale po polsku to jest ciężki temat. No nie! No. Nie, czekaj. O. Bo widzę przetłumaczone tytuły utworów. Okej, okay, więc... Takie jak I Have a Dream, marzenie mam. Dobra, czyli tłumaczone. Bo wiesz, skąd wiesz, że tłumaczony tekst też jest. Bo już się zgadza po prostu z tym, co śpiewać mają. Ale honey się nie zgadza. Nie ma tłumaczenia na przykład. Money ma. Uwaga, nie uwierzysz. Kasa. Mm. Thank you for the music. Dzięki za muzykę. Wow. To jest ostatni zapis umowy fonograficznej podpisywanej zawsze. To jest, dokładnie. Dzięki za muzykę tak. Na końcu jest napisane. Jak podpisujesz umowę z wytwórnią, to jest dzięki za muzykę. Psych. Yep. Under Attack to atak jest, ale nie, to już widać. Po samej składni tych tytułów widać, że musi być po polsku śpiewane. Dokładnie. Bo sorry, dokładnie. Under Attack to atak jest. Nie ma opcji, nie ma opcji. Muszą być po polsku. Albo szybka akcja w Google tłumaczu. Nie, no właśnie premierą. są tak poetycko napisane. Nie, no jestem pewien, że bardzo dobrze przekazują to, co jest, musi być przekazane w zawrotnie zmieniającej się fabule filmu oraz musicalu Mamma Mia. Tak. Czy Mamma Mia ma więcej części? Bo ja mam wrażenie, że... nie ma. Dwie części. Ja mam wrażenie, że tam ciągle jest to samo. Że jakby co ileś lat wychodzi ten sam film znowu. Tylko, że Pierce Brosnan jest jeszcze starszy, a kobiety są jeszcze młodsze. Ja jako fan serii Mamma Mia mogę ci powiedzieć, tak, to w sumie tak. To dobrze. Jest tak, że dobrze. Drugi film jest prequelem. No bo pierwszy film jest taki, że jest Meryl Streep. Okej. Okay. Tak. I ona... jest tam sobie na tej wyspie greckiej. Nie, gdzie ona tam jest, ale ma hotel, nie? Wiesz, takie marzenie po prostu, wiesz, o, mój własny hotel w Grecji. Aha, ma to hotel. Nikt się nie martwi. Że... Dobra, bo ja pomyślałem, że ma marzenie i że wynajęła pokój. Udało się.
Nie. Na hotel. Okay. No, jakby była z Wielkiej Brytanii i byłoby to teraz, to pewnie tak, to możemy mówić o marzeniu, bo... A zaraz do tego przejdziemy ogólnie. Ale tak. No i ma ten hotel, ma ten swój zajazd, ma córkę, która chce zwiedzać świat, która ma chłopa, ale nie jest pewna jego. Ogólnie dużo, dużo, dużo dramatów. Dramaty klasy wyższej tak zwane. Tak. I nagle przypływa trzech gości, żeby ogarnąć, który jest ojcem tej dziewczyny. Co? Trzech gości, z który... Tak, naprawdę trzech jest gości... Tak... Ej, dobra, było coś takiego. Było. Mhm. To jest jeden z tych takich dziwniejszych konceptów. W sensie, oni przyjeżdżają razem, czy osobno? Mhm. Czy to jest po prostu... Czy to jest Hotel Paradise, tylko że w Grecji nagrywają? Tak, tylko że... Z dziadkami. Tylko z dziadkami dokładnie. Z dziadkami pełnymi charyzmy. I oni przypływają, bo chyba... bo ona wysłała im zaproszenia na ślub swój. Mm. Ta młoda. Bo ona chciała się dowiedzieć, który z nich jest jej ojcem. I oni przypływają wszyscy trzej i jest niezręcznie. No. A potem śpiewają wszyscy i w sumie później generalnie, że nieważne, kto jest ojcem. Mhm. Ale Donna z Piercem Brosnanem zostaje. Meryl Streep postać, jakby co. I to jest, bo to w kontrakcie było napisane. Więc tak, może być trzech ojców, ale z trzema gośćmi już tam, nie. Już nie można było. No, dobra. A później jest drugi film i to jest dosłownie o tym, jak poznała ich. Czyli prequel. Okay. Czyli pierwsze to jest taki hotel Paradont. No. A drugi to jest atak, to jest Phantom Menace po prostu. To jest po prostu Mroczne Widmo. Dokładnie Mroczne Widmo. Mama mija mroczne widmo. Wszystko się zgadza. No tak. I ona jak oni... To jest, że co, i to jest po prostu film, w którym ona poznaje ich i to jest koniec. I tak, no i tak właśnie się poznali. Tutaj macie 2 godziny wytłumaczenia. Skąd wzięło się trzech mężczyzn na wyspie? Dokładnie, bo ona tam płynęła i najpierw jeden ją podwiózł, przespała się z nim. Jest cały... Drugi był chyba w Paryżu, go spotkała, przespała się z nim. A trzeciego właśnie na tej wyspie greckiej to był Pierce Brosnan. Bo ona dotarła do tej wyspy greckiej, szła sobie jakoś losowo, była burza i nagle znajduje piękny, opuszczony budynek. Innego Amerykanina. I po prostu... Nie, on przyjeżdża ją uratować. On przyjeżdża ją uratować. Ona znajduje piękny, opuszczony budynek. Czyli wiesz, taki, ale zezłomowany, taki wiesz, zapuszczony, ale tak ładnie zapuszczony, wiesz. Rustykalnie. Że widzisz potencjał. Rustykalnie. Mhm. I ona tam śpi, bo jest burza. I później przychodzi właściciel tego i mówi, jak będziesz się opiekować końmi, to możesz ten budynek mieć. O. I ona ten budynek dostaje, więc no, tak z winkiem sobie obejrzeć i pomyśleć o tym, jak ile płyniesz sobie do tej Grecji i dostajesz ten budynek, hotel. Tak, to jest dokładnie taki target jest tych filmów. No dobra, rozumiem. No i co jest i super musical, zabawne w porównaniu. Musical to jest to samo, co pierwszy film, tylko... Dokładnie. Skaczą. Tylko na scenie. I jest zimniej. Tak. No, więc jak się pokrywa film Mamma Mia z twoimi doświadczeniami na Wyspie Rodos? Czy spotkałeś już swojego nowego męża i willę z końmi? Nie, czekam na trzeciego gościa. Mamy już dwójkę, nie? I trzeci tak, nie może... Oskoczona, tak. Trzeci jakoś... Nie dojeżdża. Nie może spełnić oczekiwań, kryteriów. Tak. Generalnie porównanie wypada... No, powiem ci, że tak. Nie wiem, jakby prycham sobie myśląc właśnie o tym hotelu, który ona tam znajduje, taki opuszczony. W sensie bo tu nie, miejscu, bo nie ma przerobiona na hotel. Nie ma opuszczonych miejsc w takim punkcie. Znaczy, nie może być opuszczonych. Jest za dużo pieniędzy w turystyce, żeby cokolwiek stało opuszczone.
Tak, jest kilka opuszczonych, ale totalnie myślę, że są opuszczone tylko dlatego, że do gościa nie mogą się dodzwonić, żeby to kupić. No, poza tym, jakby jeśli chodzi o Rodos, my jesteśmy w mieście Rodos, które się znajduje na północy wyspy, czyli takie największe jakby miasto na Rodos. To nadal jest w sumie małe. I jest przezabawnie, jestem totalnie Polakiem na wyjeździe. A, tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć. Totalnie tym kolosem, co przyszedł na tą plażę, obsmarował się tym kremem z filtrem, ale zapomniał sobie na barkach nałożyć. Położył się na plaży i następnego dnia kark reprezentował. Jeszcze godniej reprezentował barwy narodowe. Dokładnie. Kark, od razu wiadomo, kto idzie. Tak, to tylko my potrafimy i Anglicy potrafią także sobie flagę po prostu wypalić na sobie. A Anglik to bardziej taki BDSM by musiał zastosować. Wiesz co, fałdy się ułożą, jest git. A, okej. Okay. Taki, wiesz, no bo że flagę brytyjską już sobie wypalić, to trzeba się tam nawiązać. Trzeba ten kurs marynarski ukończyć. Trzeba tam wysmarować dobrze tym kremem, tam linię, wiesz, pod linijką. No tak, tak. Od taśmy, tak jak się na klatce schodowej maluje, żeby dół przy schodach był innym kolorze, a reszta, wiesz, takim jakimś pastelą, to trzeba tasiemkę taką malarską. Oni też tak właśnie się smarują. Tak, żeby nie daj Boże nie wyszła jakaś inna pochodna. Bo będzie o nie, wyszło mi bez Szkocji, o kurwa. Najbardziej stresujące chwile Brytyjczyka. Generalnie Anglików jest mało teraz, bo w sensie, kiedy to wychodzi pewnie, to nie wiem, możliwe, że już nie ma Anglii po prostu, możliwe, że zamknęli ją tak, że już po prostu nie mamy z nią kontaktu, ale generalnie różne kraje teraz planują zamknąć Anglikom dostęp do reszty świata w wielkim skrócie. Jak obróciły się stoły. Ze względu na nowy wariant wirusa. No. Zobacz, ciekaw jestem, jak to będzie wychodzić. Ludzie będą mieli takie, a tak, oczywiście chodzi o to. Albo my mieli takie, co? Kiedy mieli coś takiego zrobić w ogóle? O co chodzi? Więc no, ale Polakowi się udało ślizgnąć i jest, chłopie, wszystko jest, gdzie nie pójdziesz, telewizja niemiecka leci. O, czyli... Spojrzysz gdzieś na balkonie, flaga niemiecka powiewa. To jest dosłownie 41. Nie, to... Nie, tutaj bliżsi sąsiedzi tutaj wtedy sobie tutaj przypłynęli i zrobili chujową kanalizację. Mm-hmm. Włosi są winni chujowej kanalizacji w Grecji. Tak? Przynajmniej na Rodos. Za karę. Może za karę. Przypłynęli z własną chujową kanalizacją. Zamontowali, popłynęli. Rodos walczyły dziesiątki cywilizacji generalnie przez całą historię ludzkości, więc jest dość zabawnym miejscem, bo jest dużo fortyfikacji i po prostu każda ściana jest przez inną jakąś cywilizację wybudowana. To taki ten, taka księga gości. Dokładnie, taki melting pot, tylko że dosłownie melting pot, nie wiem, zrzucasz na najeźdźców tą smołę. Tak. Melting pot, ale naprawdę po prostu rozgrzana smoła z gry Twierdza Krzyżowiec staje zaaplikowana. No, dokładnie. No. Więc czyli mówisz, że Niemcy królują. Tak. Niemcy to są turyści Europy po prostu, gdzie nie pojedziesz. Oj, mają to we krwi. I tutaj... Bo nie. Mówię o kontekście współczesnym tylko i wyłącznie. Proszę mi tutaj nic nie insynuować, tak? Proszę, Pudelek, nie cytuj. Nie cytuj, Pudelek. Więc tak, widać ten. Słychać dużo Niemców na ulicach. Oni po prostu chyba mają teraz łatwy wjazd. Ferie. Podobnie pewnie jak my. Ferie mają teraz. Ich teraz wypada.
Tam różne kraje mają trochę różne pewnie tam kwestie związane z tym. Ja mogłem po prostu na paszport wjechać covidowy, no. Więc z tym nie było problemu, tylko oprócz tego problemu, że mojej dziewczynie jakby w systemie nie wbiło tego, że była szczepiona, pomimo tego, że była szczepiona i musieliśmy to ogarniać dzień przed wyjazdem, że miała paszport. W nocy. Więc to było zabawne. W nocy, dokładnie. Gdzie urywać streama. Tak, dokładnie. Jak ktoś chce wiedzieć, co się wtedy stało. Musieliśmy dzwonić po infoliniach i później ogarnąć jej test. Na wszelki wypadek, gdybyśmy nie mogli tego paszportu ogarnąć, żeby ona mogła w ogóle wylecieć, więc... Tak, bo tak, co ważne, wylot przypada w weekend, więc good luck z załatwianiem czegokolwiek. Dokładnie, to była bardzo ciekawa sobota. Wiesz, sobota typu, a odpoczniemy przed wylotem. Tak. Zamieniła się w sobotę, o, sprawmy, żeby w ogóle ten wylot się odbył. No. No ale ten, ja już jestem, wszyscy jesteśmy już po wszystkich szczepieniach, jesteśmy po tych 14 dniach odczekanych, więc to jest... Ja chciałbym przeprosić wszystkich. Chill. Dopiero się zorientowałem, że nie zmieniłem sceny w OBS-ie, więc... chciałem przeprosić. Daj tam Piersa Brosnana. Dobrze. Co było nagrane? Jacek Arbas dziękujący za stream. Jacek. Też w sumie spoko. Dam Piersa Brosnana. Dobrze. Czy Miloda? Mi się chyba nagrywa wszystko. Dobra. Miloda. Czyli gdzie byłeś? Okay. Byłeś, coś robiłeś. Masz opowieści, słyszałem. Robiłem. Ja jestem dzisiaj jak... Ja jestem jak... kolejna osoba, która pyta cię po wycieczce szkolnej, jak było. Że już masz... że już dwa razy opowiedziałeś całą historię i jeszcze raz musisz opowiedzieć. Ty kolega, co pyta, czy kupiłeś łuk i miecz drewniany? Jak byłeś tam pod tym zaleczkiem. No. Jak na rekonstrukcji. Czy z Grunwaldu przywiozłeś? A ja przywiozłem do domu. Włócznie. Tak? No. Ja miałem mieczyk, długo na ścianie wisiał, później się nim bawiłem i walnąłem w ścianę i się złamał. I ściana się też pokruszyła. I no... Venom! Sytuacja. Tylko, że mieczem po prostu. A jeśli chodzi, dobra, jeśli chodzi o to, co się tutaj działo. Przylecieliśmy. Temperatura generalnie tak jak się normalnie mówi, że a wy tam kurwa zimno, a my tu ciepło, bo my w ciepłym miejscu, wy w ogóle wiesz, po prostu w innym miejscu na świecie, więc ciepło mamy. Nie, tym razem wy macie cieplej. Tak, wiem, czuję. Jakby było po prostu cieplej niż jest u nas, to nie da, życie by się nie wytwarzało nawet na ziemi. Tak. Temperatura odczuwalna jest na pewno większa w Polsce, bo tutaj jest dużo wiatru, bo wyspa, więc wszystko jest owiane wiatrem. No i zajęte. Morski klimat to jest plus. Tak. To jest powód, dla którego w ogóle ktoś mógłby tutaj wytrzymać. No. No, Wisła w Warszawie się nie stara wystarczająco, żeśmy... Ale spokojnie, jeszcze parę takich cięższych deszczy i być może... Parę cięższych lat. Być może... Jakaś jeszcze jedna fala z południa i może Wisła dorówna. A jeśli nie Wisła, to jeszcze troszkę dłużej poczekamy i może samo dojdzie do... Bałtyk da radę też. Bałtyk da radę. Morze jest zajebiste. Jest to mój pierwszy w ogóle wypad na inne morze niż polskie. O proszę. Więc miałem takie, o kurwa, jezioro bardziej. W sensie porównując to, jak wygląda po prostu ta woda. No bo wiesz, podchodzę do tego i widzę takie czyste, wiesz, krystalicznie takie. To nie wiem, o jakim jeziorze mówisz szczerze. No wiesz, są takie jeziora u nas w Polsce. Zdarzają się, tylko nie. Wiesz, nie przed tym, jak ta wycieczka tam wejdzie i ten mucał, wiesz, stopami rozpierdoli. Tylko trzeba podejść, spojrzeć i musisz się nacieszyć, popatrzeć, wtedy wchodzisz i już jest zamulone całe. To jest... Tutaj...
To jest Morze Egejskie? Jest Morze Egejskie i Morze Śródziemnomorskie jest... to jest tak, że dwa morza się spotykają mniej więcej, tam gdzie jest Rodos. Okej. No co rozumiem. Więc z jednej strony jest trochę zimniej i jest bardziej wietrznie. Mm-hmm. To bardziej z północnego zachodu. Dobra. Tam ludzie, którzy tam jakiś kitesurfing, nie wiem, kurwa, pływanie na beczce, więc co się robi w tym wietrze. Pływanie na beczce? Nie, próbowałem wymyślić jakiś sport wodny, który, nie wiem, katamaran, spływanie na beczce, wiadomo, po wiesz, oglądałeś Motor World. Jest po prostu trudno znaleźć sport wodny, który jeszcze nie istnieje. Tak, dokładnie, dokładnie. Jakby człowiek ze wszystkim, kurwa, do wody wejdzie. Ludzie dosłownie na bananach jakiś, kurwa, jeżdżą, wiesz. O Jezu, banany! Siedzi. O Jezu. Ja się nigdy nie odważyłem, przyznam, od razu powiem przed światem, jestem tchórzem. Wspomnienia aktywowane? Nie, no nie podjąłem się wyzwania banana. Wyzwanie banana nie zostało podjęte. Nie. Mnie to, co powstrzymywało... Dwie rzeczy mnie powstrzymywały. Po pierwsze, nie umiem pływać. Teraz już umiem, nauczyłem się, ale wtedy nie umiałem pływać. Mm-hmm. To po pierwsze. A po drugie... Kurwa, głupio się wygląda na tym bananie trochę. No wiesz... Jak kretyn taki. No. Małpa głupia jakaś, na bananie pływasz. No on cieszysz, jest, on na Bałtyku, jest... daj spokój. Pływanie na bananie to jest po prostu tak jak te byki, co się kręcą, co cię zrzucać mają. Tak. Jakby tak, to jest ten sam koncept. Po prostu się spierdolisz prędzej. Jakby to jest po to zrobione, żeby się spierdolić. Ja... Co, nie? Zaprojektowane po to, że cię upokorzyć i ty jeszcze płacisz. Tak, tak. No. I tu jak... Czy może Anglikom by się bardziej spodobało z tymi opalaniem. No dobra. więc morze jak jezioro. Morze jak jezioro. Zajebiste, jak jezioro. Czyste. I przynajmniej tam, gdzie my jesteśmy, jest bardzo kamieniste. Co jest takim, wiesz, miłym peelingiem, kiedy sobie tam łazisz, albo kompletną torturą, jeśli sobie nie posmarowałeś wcześniej kremem UV stóp i sobie spaliłeś, jak ja. Okej. Okay. Tak, musisz... tak jak mówiłem, Polska reprezent totalny. To musisz w klapkach. Ten, wiesz co, nie, po prostu zęby zaciskam, myślę o tym, ile zapłaciłem za ten wyjazd i wchodzę. I... Jak stary do tutaj, sklepu z to... klockami. Dokładnie. Tak. To mnie łączy z tymi Anglikami, wiesz? Zaciskam zęby i... poza tym... przynajmniej restauracje, w których my byliśmy, bo oczywiście restauracje ważny dla mnie element. No właśnie, od razu... Greckie żarcie... Od razu pomyślałem o tym, że gastronomiczna recenzja jak z Włoch. Oj tak, 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 tak. Więc już mieliśmy wystarczające jakby... próbowania wystarczająco, żeby móc powiedzieć, że jest, kurde, całkiem fajnie, ale nie jest to włoska kuchnia. Jest faktycznie, trochę... jest to grecka kuchnia. Masz rację. Jest to grecka kuchnia. Nie jest, nie ma czegoś takiego, że wychodzisz kolejnego dnia i o, a se pójdę znowu na tą włoską kuchnię. Nie, wychodzisz taki, kurwa, znowu to gyros. Właśnie, gyros. Zostałem poprawiony przez chłopa w restauracji. A co powiedziałeś? Powiedziałeś gyros. No. Siara. No. Ale nadal nie wiem, jak się... Bliżej caciki? Po prostu... Caciki, okej, okay, nie. Albo dzadziki bardziej nawet, jak dzy chyba. Nie wiem, ale... Tego jeszcze nie wiem. Gyros? To brzmi tak, prawie jak euro. Prawie jak euros. No. Tak, to jest rzecz, której nie chcesz się pomylić, bo no, na polską kieszeń to wiesz. No. Ale ten. Jeśli się znajdzie odpowiednio miejsce, trzeba poszperać TripAdvisorze, trzeba tam poszperać różnych tych. To można sobie całkiem fajnie zjeść za okej pieniądze. Taniej niż w Rzymie, to na pewno. W Rzymie cię po prostu okradną ze wszystkich pieniędzy.
W sensie w restauracji. Nie, jakby jest bezpiecznie w Rzymie, z tego co wiem. Nie chcę mówić, że ten... Włochy to tam mafia, wiesz. Tak, nie, tam wiesz... Don Corleone, nie wiem, widzieliście taki film? Dasz te pieniądze temu i on ci, wiesz, rękę poda, powiesz, że jesteś bezpieczny i jest wszystko git, tak? No, a w drugiej... ubezpieczenie no na podróż, właśnie. Słyszeliście, właśnie o to chodzi. No właśnie, a w drugiej ręce garota. Gotowa. Tak, dokładnie. Rzeczy, które mnie skoczyły, no to sałatka grecka, gościu, to jest tak jak u nas, dosłownie, tylko że feta po prostu jest w jednym dużym plastrze na górze, nie jest kupiona. I trzeba tak samemu? Nie lubisz fety? Trzeba samemu, tak. To jest... Nie, no ja lubię tak fetę, ale... Świr! Fetę lubię, ale koncept po prostu jednego klocka sera na reszcie rzeczy mnie jakoś tak... I don't know. Brzmi jak jakiś... Mnie to bardzo... Brzmi jak jakieś gówno z TikToka. Brzmi jak jakiś... Tak! Brzmi jak jakiś... Że w kolejnej sekundzie wywala tę miskę, nie? Tak, tak. Że musisz... Tą miską... Okazuje się, że ta miska to jest połowa piłki do piłki nożnej. Zakręcasz ją i zaczynasz kopać. I po 90 minutach meczu odkręcasz i masz gotową sałatkę grecką. Tak powstaje sałatka grecka. No właśnie i chciałem powiedzieć, że najpierw sobie myślałem, kurwa, czy to jest tradycyjny sposób podawania jej, że jest taki po prostu płat? I zacząłem wtedy myśleć, że jeśli to jest faktycznie ten tradycyjny sposób, jak patrzyłem, to chyba tak, sprawdzałem, to rozumiem, czemu u nas na przykład się kroi, bo to wygląda tak, jakby ktoś się w ogóle nie postarał. To no wygląda właśnie. Tak, że jakby Polak zobaczył u nas, to by powiedział, o Jezus Mary, nawet mnie pokroili. No, ale taki jest taki spokój. Vibe. Czekaj, dobra, przekonajmy się. Original Greek Salad. Zaraz się okaże, czy nie zostałeś oskamowany. Ja zostałem oskamowany, po prostu mi nie pokroili, ale już w dwóch, trzech miejscach widziałem, tak więc. Zobaczyli, powiedzieli, na pewno ma podcast, nie kroimy mu. Nie, zdjęcia Authentic mają tak właśnie, że wszystko mają jebnięte na dół, pokrojone ładnie i potem jest jeden kloc fety na górze. Tak. Piękny, wielki kloc fety. Gdzie jak pierwszy raz mi podawali, to miałem ten moment tego, że wow, serio? Wow. W sensie nie żebym powiedział, tylko mam w głowie oczywiście. I nie, miałem tak dramatyczne. Nie, zacząłeś od razu się wykłócać oczywiście. Tak, oczywiście jestem bardzo znany z tego, że się kłócę w restauracjach i nie mam żadnego szacunku do pracownika gastronomii. Stałeś i powiedziałeś, halo, za co ja płacę? Kurwa, po prostu zacząłem krzyczeć. Że wiedział, z kim mam kurwa, tak? Gdzie są pierogis? Pierogis! Właśnie. Druga rzecz to interakcje z obsługą. Mhm. Są miejsca, w których byliśmy, dwa razy już nas obsługiwali chyba właściciele. Mhm. Trzy razy, tak. We wszystkich trzech miejscach obsługiwał nas właściciel. Bo w ogóle tłumaczy, co tam mają i ten. I tutaj standardem jest, przynajmniej w tych knajpach, w których byliśmy, że to właściciel jest tym gościem, który lata i zbiera zamówienia. No tak, tak, bo to zakładam... jest takie... Nie wiem, czy może to się takie... No jak z tego Mamma Mia to jest takie, nie? No dokładnie, jak z Mamma Mia. I właśnie wiesz, zastanawiam się, czy to jest tak, że tylko turystycznie, czy to jest takie po prostu już utarte tutaj w tej gastronomii, bo myślę o tym, jak Magda Gessler cały czas mówi, że twoim miejscem jest bycie na sali, zapraszanie ludzi, zabawianie. Ja sobie tak myślę, Boże, jak Polak ma zabajać, co ma kurwa wierszyk powiedzieć? No. No, ale tutaj to ma sens. Gość podchodzi, mówi o tutaj, no dzisiaj było łowione, nie ma tutaj tej opcji, a tutaj bardzo dobre, zrobione przez nas. I tak mówi, po prostu tłumaczy się przez pół godziny, czego nie ma i mówi, że ale jutro będzie, zapraszam. Tak, ale to w chuj szanuję, jak podchodzi i od razu mówi, czego nie ma, bo to jest lepsze niż gdy już się napalisz na coś, nie? Napalisz tak, się tak. Na tego, nie kurwa, tą kamarniczkę i gość przychodzi, bierzesz, on mówi, a, no sorry, nie, o, tego akurat nie ma. To bierzesz tę opcję, on mówi, a, tego też nie ma. Tak, i w końcu, wiesz, gracie w statki na menu. Okej,
Jezus, to jest zbyt dobry opis. Jest, no, że, ale jest tak, że w pewnym momencie po prostu jest ci głupio i bierzesz coś, co na pewno będzie. Tak, to poproszę wodę za 20 zł. Słuchaj, ja nie chcę ci za bardzo przerywać gastronomicznych tych, ale ja widzę, widzę, że bo od kiedy powiedziałeś, że to jest jeden plaster fety. Aha. Feta to jest taki prostokąt, gruby. Znaczy nawet można powiedzieć, że jest przestrzenna, więc prostopadłością. Nie, feta jest w 2D, gościu. Dobra, więc jest tak. Traditional Greek salad consists of cucumbers, tomatoes, green bell pepper, red onion, olives and feta cheese. Totalnie można by zrobić kanapkę, w której zamiast bułek na górze i na dole jest feta. Greek salad sandwich. Greek salad sandwich. Disney? This one is not for free. Disney? This is trademark. Handwich? Ale rożek z fety. Greek handwich. Dobra, jak te lodowe, te kanapki lodowe. Tak, tak, tak. Masz z dwóch stron ten wafelek i po środku masz to wszystko. Tak. I możesz nawet zrobić tak, że masz tak, jak są takie, kojarzy mi się, że lodowa kanapka, ale ma trzy kolory. Tak. Że wiesz, tak. Jest trikolor, że jest... Neapolitański jest lód, nawet się tak chyba... O kurwa. No. I to jest po prostu truskawka, czekolada i wanilia albo śmietanka, wiesz, takie most basic po prostu. I to idealnie pasuje, że masz tak cucumbers, tomatoes, green bell pepper, red onion, olives, więc załóżmy, że tak, oliwki i red onion może być pocięte, no nie? A potem możesz po prostu ułożyć obok siebie, w rzędzie na tej kanapce, uciętego w slajsy, taki jakby w takiego slajsa jednego długiego ogórka. Aha. Pomidorki cherry, tak jeden za drugim w rzędzie. O tak, bo tak, żeby ci po prostu ściskasz ją takim najmniejszym naciskiem i po prostu wylatuje z prędkością. W obie strony. Tobie do mordy jeden i komuś przed tobą drugi. Tradycyjny sposób jedzenia. Zakochany kundel, znasz? Tak, to jest tradycyjny sposób. Tak, Grecy żegnali żony przed bitwą. Wsparcie. Poczekaj chwilę, muszę ogarnąć ten, żeby tu było trochę zimniej, bo zaraz się upiekę. Dobrze. Skunda, ale możesz ten, możesz dalej kontynuować. Tak, wsparcie. Mężni? Męscy wojownicy, 300 ich było, żegnało ich 300, około 50 pewnie żon, podając im sałatkę, znaczy nie sałatkę, Greek sandwich tak zwany. I jako gest męskości mężczyźni ściskali mocno plastry sera feta. I w ten sposób. Czyli koktajlowy pomidorek dalej poleci. Ten został. Myślisz, że jak Leonidas został królem. A wszystko się odbywało na olimpijskim stadionie. No, najpierw tak. Chore dzieci wyrzucamy ze skały. Oraz potem z każdego rocznika w naszym polis bierzemy wszystkich chłopców i ten, który którego pomidorek cherry najbliżej upadnie, też zostaje wydalony. Tak na wszelki wypadek. Tak. Żebyśmy mieli trudniej potem. Żeby nie było za łatwo. Bo to wiesz, bo są pewne słabości, których gołym okiem nie widać. Dokładnie. Tak. Potrzebny jest test. Spartanie wierzyli bardzo, wyznawali motto: nie oceniaj książki po okładce. W, t-
pod takim kątem, że nie wszystkie słabości widać od razu. Dokładnie. Więc tak, większość widać, ale niektóre gołym okiem są niezauważalne, więc trzeba przeprowadzić dodatkowe testy. I w ten sposób wymyślona została sałatka grecka, która oryginalnie była kanapką. Dopiero później, z biegiem czasu, komuś upadła. Temu najsłabszemu. Jednej osobie. Temu najsłabszemu w historii Sparty upadła kanapka sandwich, Greek sandwich na ziemię. I on... Tak, i to przelało czarę goryczy, albo jak mówi się w Grecji, ten jeden koktajlowy pomidorek o jeden za dużo w tej kanapce. I go wydalili ze Sparty, ale on założył nową cywilizację. On założył... Tak powstały Ateny. Dokładnie. Wszystko się zgadza, wiesz, z tym, co widziałem w muzeum. Jest totalnie ten. Nie ma dowodów, nie ma kanapki, już ten. Ale ja niestety to biorę jako swoją wersję. Jeśli Kolos z Rodos mógł rozkrakiem stać nad portem, jak niektórzy twierdzą, to też może być prawda. Tak. Mało osób wie, że Kolos z Rodos trzymał w dłoni sandwich. Wiesz, co jest najlepsze? Nie ma dowodów, że tego nie robił, więc... Dokładnie, więc to prawda, ponieważ to jest moja teoria. Zaktualizujcie swoje rysunki. Dokładnie, bo Kolos z Rodos w różnych tych wizualnych... Zobaczyłem, jak on jest rozkraczony. Yo, dude, you good? You good, my guy? Wyobraź sobie w tej rezerwie, że wyobraź sobie, że ktoś ma zbyt wysoki maszt. Tak niezręcznie się robi wtedy. Hej, myślisz, że jak powstała nazwa Morza Egejskiego? It's all about Kolos z Rodos, man. Mam kilka faktów o Kolosie z Rodos, jeśli chcesz. Kilka. Bardzo chętnie, bo... Śmiesznych ciekawostek. Bo ogólnie jest taki film, trzeba od razu powiedzieć, to nie są rzeczy, które nie jesteśmy tacy mądrzy. Nie, nie szukaliśmy ich, jakby to nie jest tak, że ja szukałem ich, nie, zostały mi zaserwowane na tacy. Wszystkie talking pointy zabrane z internetu, klasyk. Dokładnie, tak. Więc jest kanał Trey the Explainer. Tak. Który tworzy bardzo dużo, bardzo ciekawych właśnie zobaczyłem The Among Us Effect na jego kanale. Ale tworzy bardzo dużo ciekawych filmów na temat takich właśnie... Archeologii, paleontologii. Dziwnych rzeczy z historii. Dziwnych, też niewyjaśnionych albo przekłamanych historii. Tak, tak. No i właśnie jest dużo dinozaurów, ale są też starożytne czasy. Tak. Bardzo polecamy kanał. W ogóle on jest teraz w Polsce. Widziałem na Twitterze. Tak? Jest na jakichś wykopaliskach, no. O nie. W Polsce. Więc zabawnie. Bo ogólnie jest archeologiem też. No i właśnie miał film o Kolosie z Rodos. Tak. Gdzie zebrał jakby wszystkie informacje, które w tej chwili wiadomo o Kolosie z Rodos, bo okazuje się, że wiemy bardzo mało, oprócz tego, że był i stał na Rodos. I że był chyba tym uznany za jeden z siedmiu cudów świata tego starożytnego, no nie? Tak, był. Generalnie Rodos było zawsze, oprócz tego, że miało port, tam rybki się łowiło, tak, niedaleko, i był port też taki transportowy, to też Rodos był trochę takim ciechocinkiem Morza Śródziemnego. Co? Tam wszyscy spływali, żeby sobie odpocząć. Okej. Wszyscy spływali, żeby sobie odpocząć, żeby sobie posiedzieć, wiesz, na to... Użyłeś analogii, która miała tłumaczyć, czym jest Rodos, ale bardziej więcej mi wytłumaczyłeś na temat. Jestem pod wrażeniem. Jest miejscowością wczasową dla człowieka, który chce usiąść na dupie i nic nie robić. I był zawsze, od zawsze był takim miejscem. Może nie od zawsze, ale powiedzmy w Grecji starożytnej, antycznej. I
No więc oni tam mieli od chuja hajsu, tak? Bo trade, wiesz. O, bo nazwa pochodzi od słowa róża oznaczającego hibiskus, więc tu już widać, że lubili sobie usiąść i się zaparzyć i się wyluzować. Dokładnie. No, proste. Chillera totalna, jakby, no. Dokładnie, ja lubię takie, wiesz, miejscowości, które od razu wskazują, gdzie jesteś. Cieszyn, na przykład. No tak, tak. No, Świnoujście. Aleksandria. Dokładnie. O, głupi żart. No i ja pierdzielę. Mieli od cholery hajsu. No. Mhm. I stwierdzili, ty, trzeba coś odpierdolić, nie? Mhm. U nich jakby takim głównym bogiem, którego oni tam lubili go czcić i reprezentować w różnej sztuce i w ogóle, był Helios. Mhm. Bóg Słońce. Słońca. Dokładnie. Właśnie nie wiem, czy Dokładnie. Słońce, czy Słońca bardziej. Nie, właśnie Bóg Słońca, ale w sumie jego Rydwan był Słońcem też, nie? Chyba, więc... Więc w sumie on był Słońcem. Albo jego Rydwan. Ciekawe, czy nazwali ten Rydwan. Czy miał własną nazwę, którą oni tam... Cholera wie. Generalnie Helios był dla nich ważny, bo Rodos było bardzo słonecznym miejscem, jest bardzo słonecznym miejscem, jest tu bardzo dużo słońca. 200 dni w roku, pełne słońce. Wow, to no, o 200 więc, więcej tak. niż w Polsce. No nie, nie, o 195. I przez te 5 dni, to jest właśnie teraz, kiedy pół populacji się topi tak, w Polsce. Tak. No, więc odjebali, znaczy taka jest teoria, bo nie wiadomo, kogo przedstawiał tak naprawdę Kolos z Rodos. Tak, ale wszędzie teoretyzuje jest się, że pokazywany właśnie jako z tą koroną słoneczną taką Heliosa. Tak, więc zakładam, że jest to Helios, to by się zgadzało najbardziej, nie, z tym wszystkim, bo ludziom się raczej nie stawiało takich pomników wtedy. A wiadomo, bogowi odpierdolić coś takiego, no to totalnie. No i oczywiście miało to też wartość właśnie turystyczną. To bo najpewniej miało to wartość turystyczną, bo... Podobno został stworzony dla upamiętnienia niepowodzenia Demetriusza Poliorketesa, który przez rok oblegał to miasto. O, no proszę. Jedno tak. z tysięcy oblężeń, które Rodos przeżył. I to jest dość ciekawe, bo to oznacza, że to był po prostu wielki fuck. No, flex taki. No. Że wiesz, oni tam przypłynęli z siłami, próbowali to podbić, nie udało im się, a tamci, patrzcie jak nam dobrze, normalnie my jeszcze tyle hajsu mamy i w ogóle tyle siły mamy, że patrz. O, flex, patrz, flex, patrz. drip. I rozkrakiem stoi, zobacz. No. Ale nie ma dowodów na to, że stał rozkrakiem. Najpewniej nie stał rozkrakiem, bo był chuj trudny do wybudowania. Praktycznie niemożliwe, myślę jeszcze, patrząc na jakby dziś to by było trochę takie sassy. Tak. Taki projekt. A co dopiero... Wtedy, już wiadomo, no oni tam sobie, oni zawsze znaleźli jakiś sposób. Oni tam mieli strasznie dużo czasu, żeby coś ogarnąć, jakby patrząc na piramidy. No, bo ten hibiskus tylko. Się, Jezu, co, jak oni zrobili te piramidy, a wystarczyło usiąść, pomyśleć i zrobili. Wystarczyło usiąść, pomyśleć, mieć tysiące niewolników? Dokładnie, prosta sprawa. Proste rozwiązania. Wiecie, czasem ludzie zbyt kochają Rodos, więc może... Ludzie czasem zbyt komplikują swoje problemy. Kochani, pieniądze szczęścia nie dają, tak? Wystarczy. Pozytywna trochę energia. I dobry uśmiech. I kilkadziesiąt tysięcy niewolników. Chociaż w końcu nie wiem, bo ja słyszałem już różne historie na temat tych piramid, że w końcu to tam nie było niewolników. Nie wiem, czy do budowy... Wiem, że byli niewolnicy ogólnie w Egipcie w tym okresie, ale czy byli używani do budowy piramidy? Najpewniej tak. No, czemu nie? Pewnie wszyscy tam, wiesz. Ale faktycznie, tak jak mówisz, nie, że są różne głosy. Tak, wydaje mi się, że w tej chwili jest takie, że... Słyszałem też jeszcze inne głosy na temat genezy piramid, więc w sumie nie słuchałbym się konkretnie. Tak.
Tak, może ten, może ktoś w komentarzach nam to rozjaśni bardziej. Ktoś z wiedzą, proszę. Nie mówię o tych teoriach, których Kuba tam wspominał potem. Po prostu napiszcie, że kosmici to zbudowali. Zrób to. Do it. Kolos z Rodos najpewniej stał trochę jak statua w Nowym Jorku, statua wolności, czyli duży jakby jakaś toga, która zakrywała tam, żeby była dobrą podstawą. Mhm. Wyciągnięta ręka trzymająca coś i tak najpewniej wyglądał. Tak, no i porównując do statuy wolności od razu, metalowa konstrukcja monumentu ważyła 20 ton, jednak ta wartość wydaje się mocno niedoszacowana, skoro statua wolności waży 225 ton, bo to według starożytnych miała ważyć 20 ton. O nie, stary przyszedł i o, to musi tak... Z 20 ton. Popukał w kolosa w jedną nogę, przepłynął w drugą nogę, popukał, powiedział: no, jedna noga to 20 ton, to 10 ton minimum. I zapisali 20 ton. Tak. Podobno posąg miał od 30 do 32 metrów wysokości i stał na 10-metrowym piedestale, czyli by, co jakby też burzy trochę tutaj tą opcję z rozkrakiem. Tak. Ale są ta też... opcja z rozkrakiem jest w bardzo starych ogólnie rysunkach jakichś, nawet nie greckich, tylko po prostu jakichś innych tam, powiedzmy, czy historyków, czy ten, którzy słyszeli o tym kolosie i mieli takie, ale by było cool, jakbym tak stał rozkrakiem i sobie wpływali tam. That would be actually... ale to by było hot w sumie. No i w ten sposób angielski historyk. I tak powstały dwie rzeczy. Mit Kolosa z Rodos oraz Deviant Art. Dobra. Najzabawniejsza rzecz, jeśli chodzi o Kolosa z Rodos. Znaczy najzabawniejsza, najbardziej tragiczna. Kolos z Rodos w całej swojej okazałości stał około pół wieku. Bo po zbudowaniu go, po tych kilkudziesięciu latach, Rodos nawiedziło trzęsienie ziemi i kolos runął. Może jednak stał rozkrakiem. Może jednak stał rozkrakiem. Może albo właśnie i to jest teraz, zaczyna się jego historia tak naprawdę, bo pomimo tego, że jakby te kilkadziesiąt lat tylko stał w pełnej okazałości, to później już jego ruiny, jak sobie tam leżał, były bardzo popularnym nadal miejscem dla ludzi, którzy tam przypływali, przychodzili, przywiesz, ten. Więc to było nadal po prostu, zobaczcie ruiny kolosa! I oni tam przypływali, o, ale to musiał być wielki kolos, wiesz. Wow! Oni tam dosypywali coraz więcej złomu. Z każdym dniem. Ta legenda trwała. Patrz, jaki ogromny! Miał z 20 ton, jak stał. Przysięgam. Z jednej strony dosypywali, z drugiej strony rozkradany był ten metal, z którego był zrobiony. Bo tak jak mówiłem, już później wyspa zmieniała ręce wielokrotnie, więc każdy potrzebował trochę tego. Więc z Rodosa się nic nie zachowało. Z kolosa. Rodosa, Boże. ale są jakieś zapiski typu, że chłopy przychodziły i tak, wiesz, który rękoma obejmie palec kolosa, nie? To był kolejny test. Stary activities. Grecy mieli pierdolco na punkcie testowania. Tak. Wielkie testy robili. No to się dzieje, jak chłop przypływa, tak, ma ten tydzień wolnego i nie wie, co robić ze sobą. To idzie do tych ruin i ale palec. Myślisz, że palec kolosa z Rodos to był taki bokser nadmorski do bicia? Tak, jak, który obejmie. Że jak objął, to znaczy, że 999 wyleciało. Dokładnie. Tam, wiesz, zarysowywali kamieniem w miejscu, w którym... O, Menizos tutaj. O, słabo. Słabo, Menizos. Musisz się poprawić. O, ale Bionizos za to. O, kurwa. Damn. I tam z tym winem stali najebani, wiesz? Non-stop. Przy tym. Non-stop. Non-stop najebani.
No i to jest powód, dla którego nie wiemy, jak Kolos wyglądał za bardzo, bo bardzo krótko stał, więc nikt nie zdążył go jakby zapisać, jak mógł wyglądać, ani sporządzić jakiegoś rysunku, którym moglibyśmy teraz ufać. I to jest historia Kolosa z Rodos. I kochani, tutaj w ogóle tego już nie ma, kurwa, tego nic nie ma z tym Kolosem związanego. Nawet nie ma, nie jesteśmy pewni, gdzie mógł stać. To jest w ogóle tak, bo kurwa, ostatnie odkrycia archeologii. Ja oczywiście czytam Wikipedię, więc nie wierzcie w to, bo to pewnie ktoś... Ostatnie odkrycia archeologiczne dowodzą, że posąg mógł stać na wzgórzu, na którym stoi teraz zamek. Czyli, że w ogóle nie stał nad wodą jako tak. Zamek który? Ten mistrza? To jest po prostu zamek napisane. Więc po jakiś, prostu zamek, okej. Okay. Jakiś zamek, no. Musiał zamek, być. Bo oczywiście... Oczywiście Hiszpanie się wjebali, tak? Zrobili zakon. Zamek zrobili, zakon tam jakiś swój przypłynął i ten później jacyś europejscy tam rycerze i z Niemiec i z Anglii w ogóle i wszyscy tam. I też pewnie, i to samo robili pewnie, tam chodzili, ten łazili, potem kopali owce. Joanici byli na Rodos. Dokładnie. Dokładnie. Joanici. A Joanici mają flagę jak Dania, więc w sumie kogo tam nie było. No, więc polecam historię Rodos. Jest barwna i ciekawa. I w ogóle rzecz, która mnie kurwa tak łeb rozpierdala. No. To jest to, że idziesz sobie, bo byłem na Akropolu w Rodos, w mieście Rodos, bo jest jeszcze jeden Akropol bardziej, lepiej zachowany w głębi wyspy. Ale tam raczej nie będziemy, ale byłem przy tym Rodos i generalnie jak myślisz sobie o super jakby, wiesz, starych ruinach, nie? Takich, kurde, wiesz, takich, że tak mało się tego ostało i to ma taką, myślisz sobie o tych Grekach, nie? Jakie to jest niesamowite, po prostu tam oni musieli mieć życie tak dawno, tam 200, nie wiem, te ruiny, tak 200 lat przed naszą erą, nie? I tam idziesz sobie to, jest po prostu dziura w płocie, wchodzisz sobie, nikogo tam nie ma, wiesz, po prostu sobie chodzisz i chcesz, jakieś ścieżki wydeptane tam w trawniku, podchodzisz sobie do tych ruin jakichś tych stojących, Boże, jak one się nazywają? Kolumny? Słupy te, do kolumny, wiesz, jakaś kolumna przewrócona, podchodzisz sobie, możesz sobie na niej usiąść, idziesz dalej, nagle stadion olimpijski. Dowód na to, że to jest takie wspaniałe i trwałe. A to, no możesz, prawda, sobie, że możesz sobie tam, jest po prostu stadion olimpijski, tabliczka tylko, wiesz, taka w kamieniu, dwa wieki przed naszą erą, stadion. Ty sobie możesz wejść. Ludzie sobie biegają sobie dyskobolem. Dosłownie możesz sobie rzucić dyskobolem. Ludzie sobie po prostu biegają, wiesz, w butach biegowych sobie biegają wokół tego stadionu na chillerze. Tam obok ktoś zaparkował motocykl, siedzi sobie kanapkę, je, wiesz. I w sumie kurwa zajebiste. No bardzo jesteś fajnie, po prostu podoba. Na planie. Jesteś na planie filmu Mamma Mia. No, dokładnie, jestem na planie. Dokładnie. Zawsze musisz być gotowy odśpiewać piosenkę. Jest tego coś. Wysłuchujesz po prostu. Czekasz tylko, żeby zharmonizować z kimś, nie? Tak. Czekasz tylko na ten. Żeby w kanonie zaśpiewać. W kanionie? Nie. W kanionie? Jak to się robi? W kanonie. Kanonie, że się śpiewa drugi raz to samo. Echo się robi. No to harmonizuje się i to jest kurwa, nie wiem, ty. W kanonie. Tak, czekajcie na naszą płytę. W kanonie. Więc... A Kolos z Rodos... Zajebiście tam. Kolos z Rodos jest jakoś tak... jest marketing jest w którą stronę? Bo... wiesz jak to jest, że... Szkoda by nie zarobić na tej legendzie Kolosa. Jestem w szoku, ale zero. Nic. Może jeden hotel, który się nazywał Kolosus albo coś takiego, ale wiesz, myślałem, że to tak statuetki jakieś, magnesy, wszystko, nie? Dokupienio. Totalnie nic.
jedyny, jakby jeśli chodzi o te, jeśli chodzi o pamiątki, no to jest tak, klasyk. Zorba, Greek, jak wygląda jak książeczka, otwierasz i muzyczka leci grecka i jest tam nalewka. Tak. To wszędzie, każde stoisko. Na każde stoisko możesz kupić. Poza tym kutas w kształcie mydła. Mydło w kształcie kutasa. Mydło w kształcie kutasa. No tak. Kutas, no, kutas drewniany breloczek. Kutas w kształcie mydła. Wow. Kutas w kształcie mydła jest zbyt przerażającym konceptem, że dał mu nawet kolejne 5 sekund. To będzie czasu. Szalona miniaturka. Ło, wow, dwóch typów podcast od tego tygodnia na BitChute. Wysyłajcie donaty w 1 miliardowej bitcoina. Tak. Tak. Czyli tak, mydło w kształcie kutasa. Co, czy to ma jakąś, jakieś znaczenie kulturowe czy historyczne? Nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że ja mógłbym być kurwa w Chorwacji, mógłbym być kurwa we Włoszech, mógłbym być gdziekolwiek i bym to samo zobaczył. Chociaż mogę się mylić teraz. Mogę się mylić. Możliwe, że ma to jakieś znaczenie. No właśnie. Może to jest... to jest na kształt... To jest ten słynny kolos z Rodos. Czyli jednak jest, widzisz? Jednak jest. Jednak są. Jednak się zachowało. Jednak są, tylko po prostu... Wiesz co? Grecy wiedzą, jak naprawdę wyglądał i dlatego jakby nie poruszają tego tematu na arenie światowej historii. Zachował się jeden element po tym, jak się zawalił. Wiesz co? Bo jak oni przychodzili sprawdzać, czy obejmą, to nie był palec. No, Dionizos, lecisz, lecisz. Jo! Jo! Czy będzie rekord? Czy będzie rekord? Rekord wyspy! Nie no. Rekord wyspy, tak. Wiesz co, no, marketing stawia bardziej na to, że Grecja, jest ładna plaża. Są te zabudowania, średniowieczne miasto, jedno z najstarszych w Europie w ogóle. No proszę, właśnie. Rodos? No. Miasto? Rodos, tak, miasto Rodos. Możesz sobie zobaczyć tam, na Wikipedii sobie wejść po prostu i tam masz, jak jest historia, to jest po prostu tak ściśnięte, wiesz, 1000 rzeczy po prostu. Kogo tam nie było? Co to jest? Historia ma jakieś... jakieś 6 linijek tekstu i się zaczyna 408 rok przed naszą erą, a kończy 1947. W 6 linijkach tekstu. Właśnie mówię, jest super ściśnięte to. O, są zabytki wypisane. Ej, no to faktycznie widać, że jest tak zwany melting pot. Tak, tak. To są i meczety, i jakieś... Kolejne. Tak. I meczety, i szpital Joanitów, katedra Joanitów, Biblioteka Osmańska, synagoga, Akropol, wszystko. No. Każda religia się dostała po prostu na tą wyspę. No, w sensie dosłownie, że wiesz, nawet świątynia Apolla jeszcze jest, jakby tak, jest tak, naprawdę tak. Inclusive. Że tak powiem, all inclusive. Świątynia Apolla akurat jest objebana cała tymi rusztowaniami, więc nie wiem, co tam kurwa, ze szczoteczką tam latają i czyszczą te kolumny. No budują. Ja pierdzielę, jak długo? Czekaj, czy skończą na Euro 2012? To jest, słuchaj, to jest jak ten kościół, kurwa, jak on się nazywa? Ten kościół, co, Boże, to Notre Dame? W Barcelonie, w Madrycie? O to nie wiem. Kurde. Kurde, nie wiem, o kim mówisz nawet. No mówię... Jaki znam, okay, to Notre Dame? Ten taki, co wygląda jak jakaś jaskinia kurwa obcego? Tak, tak, tak. To jest w Barcelonie, dobra. W Barcelonie, bo to jest Gaudiego Sagrada Familia i on jest dalej kończony, nie? To jest kurwa niesamowite. Nie, no, czy oni już go skończyli? Kurde, czekam na ten budynek. Nie, no to nie jest rekord, ale gdzieś jest na pewno budynek, który został jakby pierwszy kamień postawiony przez pierwszego człowieka. I dalej nie jest postawiony przez ostatniego człowieka.
No i to się nazywa planeta Ziemia. Nie, ale jakiś kiosk po prostu. W chronologii ten kościół ma być zakończony w 2026. To jest przewidywany koniec prac. O kurde, niedługo. No niedługo. Będzie impreza. Ja pierdolę. A tam się jakiś kurwa najebany gość oprze o jakiś zły filar. Yeah. Myślę, że będą rozsyłać zaproszenia dla wszystkich budowniczych i ich rodzin. Nie zmieszczą się już tam. Właśnie. To trwa za długo. To trwa od... Las pójdzie na zaproszenia całe, wszystkie. To trwa od 1867 roku. Daj spokój. Po co? A nie, czekaj. Byś postawił. Sorry, przepraszam. No dobra, ale Gaudi został architektem świątyni w 1883. Więc nawet jeśli chciałbyś zebrać po prostu tylko rodziny wszystkich robotników, którzy przy tym pracowali, to byś za cholerę się tam nie zmieścił w środku. No. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Może dlatego tak budują długo, dobudowują, żeby wszystkich zmieścić. To jest tak samo jak ten paradoks tylko bardziej taka zależność, że im więcej ludzi, tym większe cmentarze. I jakby tak. Ludzie dobudowują cmentarze, ale ludzi jest coraz więcej, więc coraz więcej cmentarzy musi być dobudowane. I tak samo jest z tym kościołem, z tą katedrą. Ostatnio się właśnie zastanawiałem nad tym, że powinno, że to jest przejebane, że ciekawe, co będzie pierwsze, wiesz, musi być taki kap jakiś nałożony. Musi to być jakoś przewidywane, że do kiedy starczy miejsca na ziemi, no nie? No, pewnie dałoby się to obliczyć jakoś. No, myślę, że nie damy rady się na tyle jakby rozpowszechnić, że to ten, ale jakaś czas, w którym byśmy zachowali jakiś tam wyż, powiedzmy, demograficzny, w którym można by pokryć całą Ziemię ludzkimi ciałami. Piękne. Piękny widok. Dla amerykańskich widzów pokrycie, nie wiem, tam 30 stadionów piłkarskich, nie wiem, możecie sobie, futbolowych. No, ale, bo właśnie się zastanawiam, czy pierwsze będą wysypiska śmieci, czy cmentarze? Hej. Zakładając, że to nie jest to samo. Trzeba połączyć po prostu, nie? No. Problem z głowy, totalnie, gostku. Zastanawiam się, co jeszcze, jeśli chodzi o moje podróże. A, nauczyłem się pływać. Nauczyłeś się pływać, ale to tak jest... Jak się... Właśnie... Widzisz, i to wchodzimy znowu w filozofię. No. Co to znaczy nauczyć się pływać? To jest... kurwa. Okej, więc tak, do tej pory, jeśli chodzi o moje kontakty z wodą, to nie potrafiłem unosić się na wodzie w ogóle. Czyli zazwyczaj bo czułeś się komfortowo tylko w sytuacji, gdy jest więcej ciebie niż wody. Tak. W danym zbiorniku. Tak. Znaczy, basen git, ale musi, wiesz, stopa musi cały czas dotykać, nie? Okej. Jeśli stopa nie dotyka dna, no to panika i nie, absolutnie nie mogę tam być. Mhm. Jeden prosty trik. Okazuje się, że jak weźmiesz... powietrza nabrać. Nabierzesz powietrza i się położysz na prost, to jesteś tak wyporny, że se możesz płynąć. Co się dzieje? Streamer odkrywa wyporność. Streamer odkrywa dwór. Więc to już ten, to w sumie nie mówiłem o tym wcześniej, ale jak byłem, nie nauczyłem się teraz, tylko nauczyłem się trochę przed wyjazdem, jak byłem na basenie raz. Okej. Okay. A to akurat... dobre podejście i każdy powinien takie w sumie, znaczy nie, że powinien, ale lepiej się nauczyć w warunkach, które nie są niekontrolowane, o. Tak, bo już tutaj w morzu miałem sytuację, że wiatr zawiał i tak, gdzie ziemia pod stopami, wiesz? To ja nawet pamiętam za dzieciaka, że miałem takie, chodziłem na basen, umiem pływać i jakby nadal, gdy się trochę dalej popłynęło, to był taki stres, że
że to nie jest to samo i może wtedy panika wejść taka też, która... Oj, tak. Która na pewno nie pomaga w momencie, gdy nie masz w 100% opanowanych tych zdolności, no nie? Więc lepiej się pouczyć, tak jakby bez przypału jest się przygotować. No, ja jestem nadal w tej sferze, że sobie wiesz, no, odsunę się trochę od granicy basenu i sobie, no najpierw przypłynę te 10 metrów, no tak. Później zobaczę, nie, ten, dało mi się, no nie, do długości basenu bym jeszcze raczej w tej chwili nie przepłynął, okay. Trochę strach, ale no, uczę się. Dla mnie największym strachem było to, że ja się po prostu bałem zanurzyć głowę pod wodą. O, okay. To było dla mnie straszne, bo mam wspomnienie z dzieciństwa, gdzie byliśmy ze szkołą na basenie właśnie po to, żeby się nauczyć pływać. Ile palców widzisz? I otwieraj oczy. Tak. Otwieraj oczy. I wiesz, dokładnie. Tak, siłą ci otwiera oczy. Ile palców? Tam w sumie nic nie słyszysz, bo jesteś pod wodą. Ale ja też mam takie wspomnienie no, z basenu za dzieciaka, gdzie byliśmy zmuszani do otwierania oczu w chlorowanej wodzie, co nie jest dobrym wstępem do budowania jakiegokolwiek zaufania co do wody. Nie, totalnie nie jest. Nie jest. Nie. I no, u mnie to wyglądało tak, że gość mnie po prostu zmusił, w sensie wsadził mi głowę pod wodę. A, okej. Okay. No tak. No to więc tak trauma się tak zwana tworzy wtedy, tak? Taki sobie system. Trzeba przyznać, że sobie. Są lepsze sposoby, żeby kogoś nauczyć. Totalnie są lepsze. Na przykład ja, zmusić który go. Sobie. Ja, który to, totalnie sam, bo jakby ja się nauczyłem sam po prostu. W sensie planuję iść na jakiś kurs, żeby się nauczyć poprawnie, bo no. Jakby moja forma jest, wiesz, pół żabka, pół kraul, po prostu, żeby dopłynąć gdzieś. No czaję. Bardziej na razie walczę ze strachem po prostu przed pływaniem. Mhm. Ale no, wyglądało to u mnie tak, że byłem sobie w kącie basenu i najpierw tak, najpierw zanurzenie, wiesz, twarzy, później zanurzenie całej głowy pod wodę kilka razy, aż się z tym strachem, wiesz, ogarnąłem. Później wziąłem piłkę plażową, trzymałem ją wyciągniętą przed sobą i po prostu stopami, nogami pływałem. Tak, jak boja, dokładnie. I tak pływałem sobie po prostu przez całą długość basenu, żeby ten strach przed... byciem na płasko w wodzie, nie? Przezwyciężyć. No czaję. Bo ja sobie myślałem, że jak wezmę na płasko, ten to od razu głowa poleci w dół i się utopię, nie? A, okej, okay, no dobra. No, rozumiem. W sensie, więc... jakby dla mnie jako osoby, która od dziecka się umiała pływać, to jest jakby właśnie tak, nawet nie myślisz o takich rzeczach. Nie myślisz o takich w ogóle konceptach, że tak można się bać, że właśnie jakoś się obrócisz w tej wodzie czy coś. Tak, dokładnie, właśnie. I wiesz, jakby widzę, ktoś skokuje do tej wody, no, wchodzi cały pod tą wodę, wynurza się tak, what the fuck, kurwa, jak to? Jak się nie boi, pojebany? Właśnie jakoś człowiek defaultowo, chyba mamy tego farta, że płuca są wyżej, więc jakby masz boję, która cię tak, wynurza to jest też automatycznie. Tak. No. To jest pomocne. No i też właśnie kontrola oddechu też jest ważna, też tego nie umiem, więc też się tego uczę. Ale tak, no uczucie, kiedy wyjebałem, jakby spróbowałem właśnie taki metr albo dwa metry od brzegu basenu i po prostu, wiesz, wziąłem ten wdech, rzuciłem się tak do przodu, próbowałem jak najbardziej płasko być na tej powierzchni wody i napierdalałem tymi rękoma tak jak potrafiłem i nogami. Spoko. I udało mi się przepłynąć te dwa metry. Kurwa, Boże, jak to jest dobre uczucie. A na plecach próbowałeś? Tak. Na plecach to jest Polak na wakacjach, najlepszy moment. Na plecach próbowałem w morzu na plecach, okej, okay, no. Bo w morzu jest jakby jest słone, więc jest o wiele bardziej wyporne, więc mi było o wiele łatwiej. Mhm. I więc sobie po prostu, wiesz, byłem na, na takiej mieliźnie, gdzie kładę się na tych plecach i po prostu pozwalam, żeby fala mnie zabrała. No, więc to wyobraź tego Polaka, kurwa, spalonego w płuc, tak leży i po prostu go morze zabiera. To byłem ja na tej plaży. No i teraz korzystam, co jak tylko mogę, to albo do basenu, albo właśnie nad morze, jak tutaj jesteśmy.
ćwiczę. Kurwa, zajebiste uczucie to jest. To jest po prostu skill unlocked, wiesz, odblokowuje się nowa umiejętność. Ja lubię, lubię pływać, bo to jest takie, no dosłownie, jakby czujesz się, jakbyś odblokował inny wymiar w uniwersum. Tak, tak. Jakbyś ewoluował jako, jako gatunek, że nagle poza chodzeniem mam też pływanie. No. No. Jakbyś jednostkę upgrade'ował, że nagle masz nowy skill. Dokładnie. I wiesz, myślę, ale jest jeszcze tyle sposobów na pływanie, które mogę odkryć. Tyle tych, to po prostu mi się odblokowało drzewko. Tak. I teraz patrz na to drzewko i tam nurkowanie, kraul, motylek, cokolwiek. Piesek. Piesek jest przejebany. Jak w ogóle da się pływać pieskiem? Nie da się to pływać pieskiem. Jest tak męczące. To jest beznadziejne. Trzeba tak napierdalać rękoma. Pojebane to jest. Piesek jest bez sensu. I najgorsze jest to, że z tego co wiem, to jest coś, co, że się dzieciaki pierwsze uczy tak, pieskiem. Tak, tak, bo to chyba chodzi o to, żeby się nauczyły, że wody, że się rusza kończynami, żeby wodę odpychać. Nie wiem. No może tak. No, to jest to jest głupie. Pieski się nigdy nie nauczę. Ale nie, kraul jest pogers. Kraul jest przede mną dopiero, bo kraul jest tym, gdzie trzeba tą twarz zamoczyć, wysunąć. Żabka jest trochę spokojniejsza, bo twarz, wiesz, jakby zasłaniam, jeśli już wkładam do wody, no to na wprost, a nie, że latam na boki, jak na tym kralu, gdzie to jest. Jezus, no tak. Znaczy też można chyba zawsze po prostu nie zanurzać tej głowy, jak płyniesz do przodu. Znaczy, tak, oczywiście, bo tylko... to jest takie... Właśnie ja tak... Taki książkowy kraul to jest taki, że tak masz głowę do dołu i tam potem na bok, ale można chyba też płynąć sobie tak, że się nie... Chociaż, czekaj, teraz myślę, jest ciężkie, bo ja to robię, tak automatycznie, jakby pływanie jest tak automatyczne, że teraz się zastanawiam. Ale fleksujesz na mnie teraz. Nie, bo po prostu naprawdę nie pamiętam. Nie, no wiem, rozumiem, totalnie. Ja byłem ostatnio w wodzie. Nie wiem, ale nie, kraul to jest taki już, ale jak opanujesz kraula, to jest chyba najfajniej, bo już masz taki, mam 5 biegów. No, czekam na to. Na razie na tym pierwszym, wiesz, sprzęgło tam, palone jest. Jest palone drift, sprzęgło. Drift wieśniaka, jak to było? Drift wieśniaka wozem? Nie. Furmanko, czy coś takiego? No. To jest to. Tak. To jest to. To jest ten drift Polaka w basenie. Mój. No, dobra. Kurde, ale... To się dzieje u mnie póki co. No. No ja czekam, ja odliczam na moje wakacje. Moje letnie, moje tropikalne wakacje. Polaka też. Sobie. Więc na pewno nagramy odcinek, jak będę na wakacjach. Ale to jeszcze, nie będę mówił kiedy dokładnie, bo nie. Rozumiem. Masz jakiś temat, którym chciałbyś zakończyć dzisiaj? Kurde, ja mam tematy, tylko że myślę, że większość z nich zostawimy na to, jak wrócisz, żebyśmy mogli... Na rozwinięcie, bo jasne. Są to tematy nie na połączenie telefoniczne, nie? Szczególnie teraz, wiesz, no międzynarodowe... Właśnie. No właśnie. Tak, no ktoś słucha na 100%. Chciałbym jeszcze gdzieś kiedyś wylecieć, nie? Nie, to dobra, czyli nie mogę... czyli ten temat nie dzisiaj. Czyli nie podajemy instrukcji dzisiaj, okej. Nie. O Jezu. Miałem tematy takie na przykład jak to, że... O kolejnym genialnym produkcie, który został stworzony jako mem, a potem korporacje się do niego przylepiły. To jest to. Okej, więc jakiś czas temu na takim koncie instagramowym Doktor Fotograf
Okay. Powstał, to jest ziomek, który photoshopuje opakowania. Mhm. Photoshopuje, czekaj, doktor photograph Instagram. Więc to jest ziomek... Ciekawe, czy to jest to, co o czym myślę. To są takie zdjęcia, które na przykład, że jakieś produktu w sklepie? Tak, co trzyma w ręce produkt w sklepie, który nie istnieje, okay. No nie? Tylko photoshopuje okay. Je. Myślałem, że on drukuje je i ten, i może ich photoshopuje. Kurde, one są super realistyczne. Nie wiem. Szczerze? Nie, to są photoshopy. Chyba. Tak czy jak nie są prawdziwe. Nie. No ale ogólnie rzecz biorąc jest członkiem takiego i całej jakby całej nie wiem, firmy? Nie wiem, czy firmy, czy może bardziej kolektywu. Illuminatico. na Instagramie. Pisze się Illuminatico. I to jest Illuminati Corporation. Okej. Okay. Gdzie są takie konta jak Real McDonald's. Nie, czekaj. Tak, Real McDonald's, The Kruger Bing, WLAM Rat, czyli Ulam Rat, LOL Caesars, Torn Cobel, Worst Buy, doktor fotograf i parę innych. Moja ulubiona galeria handlowa. Tak, Worst Buy. I ogólnie rzecz biorąc... Wreszcie jest Theme Park, który jest po prostu taką galerią handlową z takimi shitpostowymi parodiami. Yep. Więc generalnie rzecz biorąc, to są konta, które w pewnym sensie zajmują się shitpostowaniem, a z drugiej strony... No mają tę dozę komentarza komentarza społecznego i też takiego parodiują coś, do czego się już sobie dużo przyzwyczailiśmy, czyli takiego przekazu, takiego sposobu, w jaki korporacje rozmawiają z konsumentami. Na przykład właśnie ta parodia konta McDonaldowego, Real McDonald's, ma bardzo dużo jakby przeróbek tych takich promocji, takich grafik ogłaszających jakieś promocje albo grafik ogłaszających nową kanapkę, no nie? I tam zazwyczaj po prostu jest coś obrzydliwego. Burger, jakby przekładany burgerem na przykład. Yep. Więc i oblany olejem. więc doktor fotograf jakiś czas temu zrobił jeden z swoich shitpostów, który do dziś ma w sumie na Instagramie tylko... czekaj. O. Ma 5000 lajków na Instagramie. Jest postem... Ile? 5000. Jest to Heinz May Oreo. Czyli mix Oreo i majonezu. Nie, w sensie przekładane majonezem. Jest dosłownie, jest to zdjęcie po prostu butelki takiej przezroczystej. Gdzie jest no sos majonezowo-oreowy. Mm-hmm. Rozumiem, że są kawałki tego ciastka, tak jak w szejkach. Tak, są. Są. No i problem jest taki, że zaczęło to trendować. Mm-hmm. Zaczęło to trendować... Tak się zaczyna się większość problemów. Coś zaczyna trendować. Zaczęło to trendować na Twitterze. I zaczęło pojawiać się również wszelakiego rodzaju newsach w Stanach. Uuu.
Jako coś prawdziwego, czy jako... Jako o co tak... chodzi z tym? A, o klasyk. O co chodzi z tym zdjęciem? Czyli jak, czyli jak wziąć czyjś content i udać, że się robi coś swojego? Tak. No i sytuacja zrobiła się absurdalna, ponieważ 28 czerwca Heinz Tweets, zweryfikowane konto firmy Heinz. O nie, nie. Zretweetowało oryginalnego tweeta Dr. Fotograf, pisząc my, the inventiveness here is beyond compare. However, I regret to inform you that this unique combination does not exist. Nevertheless, I must admit, I am intrigued. Thoughts at Oreo. O Boże, nie, 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 nie. Oreo, podoba mi się, Oreo że... Cookie Verified odpisało. No. Have to admit, we've seen this all over Twitter recently and can't stop thinking about it. Trzy kropki i emoji oczu. Ja pierdolę. O nie. I Heinz odpisali it's an unheard of yet intriguing concept. I wonder if my fellow sauceteers would be ready for such combination. O kurwa, to przypomina taki niezręczny pierwszy flirt. I well, no, mam wolny Oreo, mam wolny dom. Tak, a ja mam, no ja dzisiaj wolne mam, wiesz. No, co będziesz robić? Nie wiem, oglądać telewizję może, nie wiem. Nie wiem, może będę... Może... Ja też może bym pooglądał telewizję. Mam słoik pełen majonezu. A, to ciekawe, ja kupiłem ciastka Oreo. O nie, to brzmi jak najgorszy flip. Yo, dziewczyna ci pisze, kupiłam właśnie całe opakowanie ciastek Oreo i chyba nie dam rady go zjeść całego sama. I ty odpisujesz, o to świetnie, mam słoik majonezu. I potem następnego dnia logujesz się na swoje konto Instagrama, na które wrzucasz fejkowe produkty i wrzucasz od razu zdjęcie, które zrobiłeś tego samego wieczoru Majoreo. Wysyłasz i mówisz, wiesz, chodzi o, no żart taki, bo widziałeś bo to jest viral, to jest viral. I wykupujesz lajki. Hakujesz konto Heinz i Oreo. I retweetujesz. Yes, yes. Oh, very good idea. I w tym samym czasie wpierdalasz ten swój majonezu po prostu. Ale tutaj, tutaj pojawiło się słowo sauceteers. Sauceteers. Czy to jest tak, prawdziwe to jest... słowo? Tak. Czekaj, nie, czekaj. Nie, to mylę z czymś innym. Nie, sauceteers. Szef kuchni po francusku, który zajmuje się... Sosami? Sosami, tak. Możliwe, że to jest to. Okej, okay, nie, to jest... Nie mam teraz dostępu. Nie, to jest koncept stworzony dosłownie po to, żeby... Nie, w sensie nie ma tego słowa, co nie istnieje. Ach, cholera. Ten tweet jest jeszcze gorszy przez to. Jest. Wiesz, co jest najgorsze, że oni tam, wiesz, tam w tym marketingu, na tym Twitterze tam robią, tam puszczają to oczko, że może, ale tak totalnie, jakby nie mogą tego zrobić. Nie ma opcji, nie ma żadnej siły sprawczej. Nikt się tego nie przepchnął. Nie. Musiałby się gdzieś niestety poruszyć ten temat w ogóle, powiedzieć, no teraz trenduję coś takiego. Co na to, żeby poświęcić część waszej linii produkcyjnej na to, żeby zrobić Majoreo.
No i jeszcze co jest najgorsze, to jest to, że doktor fotograf ma dosłownie, ma dosłownie 64 lajki pod tym tweetem. I 5000 lajków na Instagramie. Jakby ludzie po prostu zaczęli repostować jego Photoshopkę. No cóż. I to się stało viralem, kompletnie pomijając to, że jakby on to zrobił. No jest to internet. No tak, ale wiesz, to jest pojebane, że te dwie firmy zaczęły o tym mówić. No po prostu, no mine, no kurwa. Słuchaj, łatwy dzień w marketingu, tak? No, no. Dostajesz za darmo. Dostajesz za darmo materiał, żeby zrobić relatable, wielka korporacja moment. Tweet zrobiony, emoji tam kurwa dodane, podesłane do wydawcy, kurwa, i można grać w CS-a. I można maczać ciasteczko w słoju. Ej, powiedz mi, co jest gorsze? Firmy, które myślą o takim pomyśle, czy człowiek, który by to kupił? I just bought a Twitter joke. Słuchaj, człowiek, który by to kupił. Totalnie. Ale teraz zacząłem się zastanawiać. Wyobraź sobie kupić tweeta. ale zacząłem się zastanawiać, bo Majoreo, no nie? Okej, ale może być jeszcze Orenese. Jaki to? No jest tak. Majoreo, czyli majonez z Oreo. I Orenese, czyli Oreo z majonezem zamiast słodkiego nadzienia w środku. Bo tam poszła od razu moja myśl na początku. No. Czyli god damn, łatwiej byłoby zrobić w sumie to drugie. Reszta to jest do spróbowania. Hej. Coming soon w takim razie. Coming soon. Dobra, fuck it, robimy to. Robimy to. DTP cooking show. O Boże. Okej, okay, wiesz co? Idę chyba wziąć drugi prysznic, bo się tak spociłem. A ja idę przez ten podcast. Ja też idę wziąć prysznic, bo pomyślałem o tym, jak to będzie smakować. Nie mogę się doczekać, o kurwa mać. Dobra, pozdrawiam Polonia, albo jak to mówią u nas, jak to mówią u nas w Grecji, Poland, yes, very nice, o Jezu, okej, okay, zakończę anegdotką. Kelnerka spytała się nas, skąd jesteśmy, powiedzieliśmy Poland, ona powiedziała, very nice, I'm jealous. I ja zaśmiałem się i twarz. Przepraszam panie. Jakby nie mogę powstrzymać śmiechu. Nie da rady. Nie da rady. Przekręciłem to w takie haha, ha, ha, cool. Nice. Jest from Poland, ale... from Poland? O. Właśnie czekam na to. Czekam na to, gdy się pyta. From Poland? Uff. Yikes.